Chciałem się zapytać, czy miał Pan okazję zobaczyć film Pani Agnieszki Holland i czy ma Pan jakieś zdanie na temat? Nie obejrzałem. Nie, tam myślę, że nie pęknie mi serce z tego powodu, że jeszcze nie obejrzałem. Tam mnóstwo innych chętnych będzie go oglądało. Ja nie zwracam uwagi na filmy pani Agnieszki Holland. Nie wydaje mi się, że powinienem wszystkie je oglądać. Natomiast zwracam uwagę na co innego. Nawet napisałem taki felieton Męczeństwo pani reżyserowej. Bo pani Agnieszka Holland doznaje katuszy, nawet powiedziała, że w Polsce nie czuje się bezpiecznie. Ja to rozumiem, rzeczywiście, Stalin już dawno umarł, no to bezpiecznie nie jest. Bezpiecznie nie jest. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, troszeczkę może odbiegam od tematu głównego. Ktoś kiedyś zadał mi pytanie i miałem taki spór przy stole. Zapytał Pana, bo interesuje mnie Pańskie zdanie, Pan Ryszard Kukliński, który przekazywał Amerykanom tajne dokumenty dotyczące układu warszawskiego. Według Pana to był zdrajca czy bohater? Proszę Pana, powiem tak. Pan Ryszard Kukliński postanowił szpiegować na rzecz Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem, gdyby Pan Ryszard Kukliński, bo o ile mi wiadomo, to ja tam z Zidanem Parysem kiedyś go zapytałem o to, bo on był takim, bronił tam Ryszarda Kuklińskiego. Ja go zresztą nie atakowałem, bo to tylko zapytałem Jana Parysa, czy Ryszard Kukliński stawiał Amerykanom jakieś warunki polityczne. Jak się zgodził, że będzie im dostarczał bardzo ważnych informacji wywiadowczych, czy stawiał im jakieś warunki polityczne, nawet mając świadomość, że oni go oszukają, ale żeby im postawił. Na przykład taki warunek polityczny, że Stany Zjednoczone nie użyją na terytorium Polski broni jądrowej, w razie czego. Bo trzeba Państwu wiedzieć, że Sojusz Północnoatlantycki jeszcze zanim zostało NATO strategicznym partnerem Rosji, to przewidywał zdetonowanie na terenie Polski 400 ładunków jądrowych. To oznaczało zagładę naszego narodu. To oznaczało zagładę naszego narodu. Więc gdyby Ryszard Kukliński, nawet mając świadomość, że Amerykanie nie dotrzymają słowa, ale żeby to im powiedział, to ja bym go wtedy uważał za bohatera, bo walczył o jakiś interes Polski w sytuacji bardzo trudnej dla siebie, właściwie beznadziejnej. Ale no to na tym polega bohaterstwo, że nawet w sytuacji beznadziejnej próbuje się bronić interesów własnego kraju. Ale o ile mi wiadomo, nikt mi nie powiedział, ani pan Szaniawski, którego też o to pytałem, który był rzecznikiem pułkownika Kuklińskiego tutaj w Polsce, ani pan Jan Parys, nie potwierdził mi, że on takie warunki stawiał, więc chyba im nie stawiał. No to był szpiegiem, no, że tak powiem, użytecznym. Użytecznym, bo dlaczego użytecznym? Proszę Państwa, między innymi dlatego, że Ryszard Kukliński przekazał Amerykanom lokalizację sowieckich centrów dowodzenia armią. I podobno, kiedy prezydent Reagan pokazał te dokumenty wykradzione przez pułkownika Kuklińskiego Gorbaczowowi, tamten się zrobił blady i się spocił z wrażenia. I tak się zaczęły przygotowania do transformacji ustrojowej. Więc te informacje przekazywane przez pułkownika Kuklińskiego były bardzo cenne. Tyle tylko, że on nie miał żadnego wpływu na to, na skutek tego, że nie postawił żadnego warunku, że dobra, no ja mogę tutaj wam lojalnie dostarczać, ale wy też mi coś obiecajcie. Nawet mówię, mając świadomość, że mu tam obiecają, ale go oszukają. To wtedy bym go uważał za bohatera, a tak to nie uważam go za zdrajcę, bo to on zdradził, jeśli zdradził, to Związek Sowiecki. Natomiast no, nie zasługuje w moim przekonaniu na
taką recenzję, że był bohaterem. Był szpiegiem po prostu, bardzo cennym. Proszę bardzo. Ja myślę, że to już ostatnie pytanie, dlatego że musimy już kończyć powolutku. Takie krótkie mam pytanie. Jest początek i koniec i zmierzamy do tego końca. Jaka jest Pana opinia? Który podatek byłby lepszy? Czy pośredni, czy na przykład taki jak pogłówny? No to wie Pan, kiedyś Korwin-Mikke wygrał konkurs rozpisany przez Ministerstwo Finansów na system podatkowy. I wprowadził tam, przewidział trzy podatki. Właśnie pogłówny, tylko to wie Pan, to brzmi tak trochę po chamsku. Więc ze względu, tak, żeby niczyich uszu nie urażać, to zamiast pogłówny to można mówić ryczałtowy podatek osobisty. No wtedy nikt by się tu nie obraził na to, prawda? Ryczałtowy podatek osobisty. Dlaczego? To uzasadnienie jest proste. Każdy jest obywatelem państwa, znaczy jeżeli jest, no to z tego, że jest obywatelem, no to ma rozmaite tam korzyści, ale powinien płacić składkę na państwo, prawda? No chyba jasne. Drugi podatek to było łanowe. Od powierzchni gruntu, którego się jest właścicielem. Ponieważ te grunty to jest część terytorium państwowego, którego pilnuje wojsko. No to trzeba się składać na wojsko, bo wojsko pilnuje również tej części terytorium państwowego. No i wreszcie podymne. Czyli wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości. Im bardziej wartościowa nieruchomość, tym większe pokusy budzi u złodziei. No to policja musi trochę lepiej tam pilnować tego niż jakiegoś tam, jakiejś rudery, prawda, która nikogo nie ciągnie. No to trzeba się składać na to, że na utrzymanie policji, bo ona pilnuje tego mienia, prawda. No i tyle. Ale mogą być również podatki pośrednie, tylko to trzeba uważać, wie Pan, bo to z podatkami, to ja nie chciałbym rozpoczynać tutaj takiego seminarium na ten temat, ale też nie można przesadzać, bo jest takie zjawisko, które się nazywa w ekonomii efektem Laffera. To Państwo tu kiwają głowami, więc to wiecie. Nie można podatkami żonglować w sposób taki dowolny, bo w pewnym momencie się natykamy na szklany sufit i zamiast zwiększać wpływy do budżetu, to one są mniejsze. To nie trudno zrozumieć, dlaczego tak jest, bo jest w każdej gospodarce, w każdym państwie jest pewna ilość podmiotów, które balansują na krawędzi rentowności. Na przykład przy stopie podatkowej 15%. One balansują na krawędzi rentowności, ale są rentowne. Jeszcze dają utrzymanie swoim właścicielom. Jest bardzo dużo takich, najwięcej takich średnich, o średnim poziomie rentowności i jest taki jeszcze część o bardzo wysokim poziomie rentowności. I teraz rząd mówi, ach, przydałoby się nam więcej pieniędzy, to podnosimy stopę podatkową z 15 do 20%. Więc te, które balansowały na granicy rentowności podmioty, to one bankrutują, bo one były na granicy przy 15%, przy 20% to już nie ma mowy. I od nich nie tylko nie ma wyższego podatku, tylko w ogóle żadnego. Żadnego. Te podmioty, które znajdowały się na średnim poziomie, nagle przynajmniej część z nich spada na granicę rentowności. No to co robią? W odruchu samoobrony zaczynają oszukiwać. Tworzy się szara strefa i od nich też nie ma wyższego podatku, tylko znacznie mniejszy. Bo to instynkt samozachowawczy. A te podmioty, które były na wysokim stopniu rentowności, nagle się stają średnie i zaczynają tutaj się obawiać o swoją przyszłość. I to tak zrobił Leszek Miller, jak był premierem. Zabrakło tam rządowi pieniędzy, więc podniósł podatek akcyzowy od wódki. No i co się okazało? Że do Polski wpłynęła z zagranicy rzeka spirytusu. Te gorzelnie zaczęły robić bokami.
No a wpływy z akcyzy nagle zaczęły spadać. Na szczęście się rząd zorientował w porę i przywrócił akcyzę do poprzedniego poziomu. No to rzeka spirytusu owszem nadal płynęła, tylko że w drugą stronę. Gorzelnie zaczęły pracować na 3 zmiany i wszystko wróciło do normy. Także to efekt Laffera działa.